Daria Pacańska, witam i zapraszam. Według najnowszych sondaży PiS nadal poza zasięgiem konkurencji. Zyskuje Nowoczesna i Kukiz 15, a traci Platforma Obywatelska. W studiu goście Jakub Kulesza, Kukiz 15. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Michał Szczerba, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Platforma powinna obawiać się tych sondaży? Nie, my tego sondażu nie traktujemy zbyt poważnie. On był wykonany na zlecenie jednej z partii politycznych. Natomiast no, dysponujemy sondażami pracowni o wiele bardziej publicznie wiarygodnych, no, które dają Platformie no, przywództwo spośród partii opozycji. Mamy pełną świadomość tego, w jakim momencie jesteśmy, w jakim momencie jest Polska. W jakim momencie no, ignorowanie rządów prawa przez PiS, paraliż Trybunału, dzisiejszy list trzech byłych prezydentów no, pokazują, że sytuacja w kraju jest bardzo poważna. To wymaga przede wszystkim integracji opozycji wobec wspólnych celów, obrony demokracji, obrony konstytucji, a nie wewnętrznej rywalizacji. A taką zgodę na opozycji apelujemy i mamy nadzieję, że 7 maja będzie świętem demokracji, świętem wszystkich ludzi, którzy będą chcieli zademonstrować swoje przywiązanie do wspólnych wartości. Czy Platforma Obywatelska powinna się obawiać ruchu Kukiz 15? Znaczy ja bym na te sondaże nie patrzył, nieważne kto jest liderem sondaży, wprawdzie tutaj przegoniliśmy Platformę Obywatelską, ale ważne kto jest liderem pracy sejmowej, a liderem w opozycji, jeśli chodzi o liczbę projektów, jest bez wątpienia Kukiz 15. To my przygotowaliśmy jako jedyni, położyliśmy na stole propozycję rozwiązania tego sporu konstytucyjnego. To my przekładamy projekty ustaw związane czy to z podatkami, czy to z wymiarem sprawiedliwości, czy to ze swobodami obywatelskimi. Także wierzę, że za 4 lata to my będziemy w stanie zagrozić realnie Prawu i Sprawiedliwości. A nie obawiacie się, że te wydarzenia z ostatnich dni, z ostatnich tygodni, głosowanie na dwie ręce, odejście Kornela Morawieckiego, no i to, co się teraz dzieje wokół Pawła Kukiza, nie obniży waszych notowań? Rzeczywiście, nasze listy to był taki trochę eksperyment społeczny, polityczny. Wzięliśmy na listy bardzo różne, ciekawe osoby, wartościowe, takie jak z jednej strony Robert Winnicki, z drugiej strony Kornel Morawiecki. Dzięki temu udało się wprowadzić do parlamentu takich ekspertów jak na przykład Tomasz Rzymkowski. Natomiast ale i Winnicki, minusem, i Morawiecki odeszli. Minusem jest tego, że były takie siły, które szły w inną stronę. Robert zawsze szedł w budowanie ruchu narodowego jako oddzielnego bytu politycznego. Kornel Morawiecki zawsze starał się kierować nas w stronę interesu swojego syna. Co szczęście nie mamy już tego problemu. Dwóch posłów mniej nas tutaj nie w żaden sposób nie pokrzyżuje. Wystarczy spojrzeć na Platformę Obywatelską, która ma 100 posłów więcej, a ani w sondażach, ani w liczbie projektów nas nie prześciga. A w którą stronę idzie Kukiz 15? No my idziemy w stronę pokazania się, że w Polsce jest miejsce nie na totalną, historyczną opozycję, a na opozycję merytoryczną i konstruktywną, która realnie może zagrozić Prawo i Sprawiedliwości. Czy Platforma ma jakiś plan B? Nie, Platforma nowe partie weszły, są wyżej niż znaczy, jak powiedziałem, testem politycznym zawsze są wybory i w tych wyborach Platforma Obywatelska zajęła drugie miejsce na podium. Sytuacja jest dynamiczna i się zmieni. Sytuacja jest dynamiczna, ale też najbliższe wybory są w roku 2018, wybory samorządowe. W związku z tym przed nami praca również u podstaw. My tworzymy nie tylko i przygotowujemy projekty poselskie, które oczywiście mają małe szanse na realizację. Pan poseł ma pełną świadomość tego, że liczba projektów nie zawsze się przełoży na liczbę ustaw. Natomiast my przygotowujemy Polskę na poziomie samorządowym, na poziomie lokalnym, na poziomie wojewódzkim. W przeciwieństwie do partii Kukiz mamy tam swoje struktury, mamy również swoją reprezentację w Parlamencie Europejskim. To wszystko, to połączenie, ta symbioza tych różnych elementów pozwoli Platformie Obywatelskiej na zdobycie decydującego miejsca pośród partii opozycyjnych. Nastawienie pozytywne.
Pan poseł z Kukiz 15 chciałby coś dodać? Chcecie Tak. powiększyć Chciałbym struktury? dodać, że Kukiz nie jest partią, w przeciwieństwie do tej całej partiokracji, którą mamy w Sejmie, i my nie szliśmy do polityki po to, żeby przejmować koryta na poziomie samorządowym, europejskim czy lokalnym, tylko po to, żeby zmienić system, konstytucję i rozwalić ten beton. Polityka się nie realizuje tylko w parlamencie poprzez zmianę konstytucji, która powinna zostać zrealizowana w referendum ogólnokrajowym, a nie przez parlament ten, który nie ma autoryzacji dla tego typu działań. Polityka się robi wśród ludzi, wśród mieszkańców na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Parlament to jest pewna, no, pewne ukoronowanie tych działań. My chcemy zmieniać przede wszystkim życie milionów Polaków poprzez dobre rozwiązania, takie jakie wprowadzaliśmy przez 8 lat, które zmieniły i politykę prorodzinną w naszym kraju i lepsze wykorzystanie funduszy unijnych. Jest to zauważalne. I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.